Witam Was. Mam w ogrodzie kilka takich roślin, które z powodzeniem mogę raz do roku rozmnażać i przesadzać, co uwielbiam robić. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, które te rośliny i jak to szybko można zrobić. Nade mną wiszą kule dla ptaków. Będą tu wisiały przez okrągły rok, ponieważ w mojej okolicy tych małych ptaszków jest zbyt mało. Tak uważam. I chciałabym, żeby ich było jak najwięcej. Zapraszam na ten odcinek. Dawno temu zakochałam się w kilku roślinach, a ponieważ są bardzo łatwe w uprawie, to dlatego chcę mieć ich więcej i więcej i więcej w ogrodzie. Ale też przyznam się do tego, że w ubiegłym sezonie odkryłam kilka nowych roślin i być może i one zadomowią się w moim ogrodzie. Ale teraz pokażę Wam tę jedną, którą uwielbiam i zachęcę Was być może do tego, aby ona zagościła w Waszych ogrodach. A jest nią kostrzewasina. Tak ona wygląda w sezonie. Ma tutaj już ten specyficzny niebieski kolor i beżowe kwiaty. Rośnie tutaj obok miodunki, która jest także łatwą rośliną w uprawie. Aby kostrzewa zawsze tak wyglądała, to ja ją co 3 lata odmładzam i robię to zwykle zaraz na początku sezonu, czyli tak najczęściej to jest właśnie połowa kwietnia, gdyż wtedy roślina bardzo szybko się ukorzeni i nabierze tego ładnego, świeżego wyglądu. Jak wiecie, powiększam moje rabaty kosztem trawnika. Trawnik coraz mniejszy, a rabaty coraz większe. I to jest jedna z moich powiększonych rabat. Jest ona większa o wywiezione 4 taczki darni. Trochę się przy tym zmęczyłam, oczywiście, ale teraz nadszedł ten przyjemniejszy moment, bo na brzegu tej rabaty posadzę kostrzewę siną odmłodzoną, podzieloną na mniejsze sadzonki, które posadzę dosyć gęsto obok siebie, by ładnie podkreślały ten wymyślony przeze mnie kształt tej rabaty. A na wolnej części, która się tutaj stworzyła, posadzę kolejne byliny i kolejne trawy oczywiście. Do takich prac ogrodowych niezbędna jest oczywiście mała łopatka, duża łopatka, czyli szpadel. Oraz tym razem wykorzystam dużą siekierę, ponieważ jedna z tych roślin ma bardzo zwarte korzenie, choć drobne, i je najłatwiej podzielić właśnie taką dużą siekierą. Przy sadzeniu każdej rośliny wykorzystuję w ogrodzie, jak wiecie, obornik. Tym razem mam obornik bydlęcy. Ale można jakikolwiek uważacie. Ja jestem przyzwyczajona do obornika bydlęcego. Ja już zabieram się do pracy, ponieważ w prognozie jest deszcz, więc chciałabym dzisiaj skończyć przed tym deszczem. Kostrzewy rosły w tym miejscu już 2 sezony. I zobaczcie, jakie mają duże korzenie. Czy to dobrze widać? Być może, że nie, bo ja przycięłam wcześniej je bardzo nisko, ale w sumie to wykopywanie nie stanowi problemu. Być może dlatego też, że ja mam jakąś wprawę, no ale uważam, że kobietki też sobie świetnie z tym poradzą. Bo jak nie my, to kto, prawda? A kostrzewy łatwo wykopać w odróżnieniu do rozplenic, które muszę i tak w tym sezonie odmłodzić, ale wciąż to odkładam i odkładam na później. W czasie wykopywania nie czuć tego, jakie są duże te korzenie, ale teraz już widać, jakie one są. Dzielić można taką bryłę korzeniową na różne sposoby, a ja próbowałam już doprawdy wszystkiego. I najlepiej mi wychodzi właśnie taką dłuższą siekierą, co wydaje się w sumie łatwe. No i tak, takie jest, rzeczywiście. Trzeba się tylko przyzwyczaić do tej siekiery. A dzielę korzenie najczęściej na pół, ale jeśli widzę, że jest jakaś bryła korzeniowa dużo większa, to dzielę to na 3 albo nawet 4 części.
A dzieląc bardzo się cieszę, że mam tej trawy znów więcej, bo od razu widzę, gdzie jej nadmiar bym wysadziła. Jeśli chcielibyście podzielić na mniejsze części ten korzeń, to oczywiście możecie jak najbardziej. Ale w moim przypadku wiem, że takiej średniej wielkości korzeń już późną wiosną będzie dorodną rośliną. Więc zachowuję właśnie taką proporcję, żeby był ten korzeń raczej większy niż mniejszy. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy dzieliłam tą kostrzewę siną, to chciałam to robić ostrym nożem, bo wydawało mi się, że to będzie najlepsze. Ale szybko przekonałam się do siekiery, bo jak widzicie, trwa to chwilę i korzeń jest podzielony nawet na najmniejsze kawałki. Moim zdaniem najlepiej dzielić kostrzewę siną już po 3, najpóźniej po 4 latach. Z bardzo prostego powodu. Ponieważ młodsze rośliny kwitną o wiele dłużej, wybarwiają się dużo ładniej, ich barwa jest o wiele żywsza i mają więcej kwiatów. A przecież w sumie dzielenie też jest przyjemnością, bo można mieć wiele więcej takiej rośliny w ogrodzie, co przy dzisiejszych cenach ma znaczenie. Czy uwierzycie, że tę trawę kupiłam w doniczce P9? A dziś mam już ponad 40 sadzonek. Oczywiście upłynęło trochę czasu, ale ja od samego początku w ogóle nie zasilałam jej obornikiem, bo rzadko w ogóle go stosowałam w ogrodzie. No ale teraz go bardzo polecam, bo wiem, że ma to znaczenie. Taczka u mnie w ogrodzie to bardzo ważny sprzęt. Wykorzystuję ją bardzo często i tym razem właśnie wykorzystuję po to, żeby sadzonki na nią przełożyć, odjechać z nimi, a całą rabatę przekopać dokładnie, dodając ziemi kompostowej. Jak jest taki przyjemny, wiosenny dzień, to naprawdę można wiele zrobić. I taka praca naprawdę idzie bardzo szybko do przodu. Więc ja nawet bez większej przerwy całą rabatę przekopałam, bo lubię to robić. Naprawdę z przyjemnością to wszystko zrobiłam. A do tego ptaszki mi tutaj często śpiewają. Wiosna. W najbliższym czasie opowiem Wam, czy warto robić nowe rabaty na kartonach, czy nie, bo zaczęłam je robić jesienią i sama się o tym przekonałam, ale o tym już w innym odcinku. Natomiast teraz przyszedł czas na sadzenie kostrzewy sinej w nowym miejscu. Na tej rabacie latem będą kwitły jeżówki i żałwie omszone. Te drugie wysiałam sama i są na razie bardzo małe, więc nie mogą być tutaj już posadzone. Muszą niestety poczekać. Ale sadząc teraz kostrzewę siną wiem o tym i robię dla nich miejsce. Dla każdej sadzonki mam już garść ziemi kompostowej, wymieszanej oczywiście z obornikiem, bo przecież to super podkład startowy i na ten sezon będzie świetnym wspomagaczem. A w kolejnych latach dodawać będę już nieco nawozów mineralnych oraz rozpuszczonego obornika, który właśnie mi się teraz przypomniało, że muszę zrobić. Ostatnio często sadzę jakieś rośliny i Wam to pokazuję, ale ja urządzam swój ogród i jest wiosna. Przy tym zawsze robię tak samo, czyli dodaję ziemi kompostowej i obornika i powiem Wam, że to robię świadomie i celowo, bo sama kiedyś odczułam brak takiego postępowania. A teraz, zasilając wszystkie moje rośliny obornikiem i kompostem, mam świadomość, że ten grunt jest o wiele lepszy i będzie bardzo dobry, a dzięki temu roślina w przyszłości będzie miała duże przyrosty i pięknie będzie kwitła. A przecież nam o to chodzi, prawda? Jeśli macie w planach rozmnożenie, odmłodzenie czy przesadzenie swoich roślin w ogrodzie, to koniecznie zróbcie to w kwietniu. Efekty zobaczycie naprawdę już za kilka tygodni, bo wkrótce wzrosty roślin będą zauważalne prawie z dnia na dzień, co bardzo cieszy każdego ogrodnika. Czy lubicie bratki? Bo ja bardzo. I dlatego ponownie je kupiłam. I także w kolorze niebieskim, który w tym roku mi się bardzo, bardzo podoba.
Zakładam, że będą kwitły aż do lipca, dlatego kolejny raz dołączę je do nowych nasadzeń, by podkreślały nie tylko kształt nowych rabat, ale też przyciągały do siebie owady, których zauważam, że jest coraz więcej. Dla każdego młodego bratka mam też kompost z obornikiem i daję im jeszcze dodatkowo dużo wody, bo one bardzo lubią mieć wilgoć. A widać to po innych bratkach posadzonych dużo wcześniej na innych rabatach, ponieważ mnie bardzo podało i podlewało. Więc ja teraz już nie muszę, ponieważ ziemia jest bardzo, bardzo mokra, a bratki to odczuwają i bardzo pięknie kwitną. Jednak w najbliższym czasie nie są zapowiadane u mnie opady, więc tym nowym bratkom muszę dać już teraz się dużo napić, bo potrzebują naprawdę sporo tej wilgoci. A jakie kolory bratków wy lubicie najbardziej? Czy sadzicie je u siebie? Bo ja w ubiegłym roku miałam żółte i białe, w tym roku mam niebieskie, a w przyszłym roku myślę, że będę miała bordowe. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze i lajki. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!